Dziewczyny, ciekawa jestem, czy spodoba Wam się ten efekt, który ja właśnie dzisiaj sobie testuję i pomyślałam, że możemy przetestować razem. Jak widziałyście, nałożyłam na siebie najpierw rozświetlacz tutaj w Cupidyna, co bardzo fajnie wygląda w lecie, kiedy światło się pięknie odbija od skóry. Nałożyłam na siebie konturówkę, bo jestem absolutną zwolenniczką używania konturówek zawsze, 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 nie tylko kiedy mamy ślub, wesele, imprezę, ale zawsze, ponieważ usta są absolutnie bardziej wypukłe, soczyste, uśmiech jest taki bardziej promienny, rozświetlony, jesteśmy bardziej takie widoczne, jeśli można tak powiedzieć. W konturówce, nawet jeśli jest to jasna szminka, czy ciemna szminka, czy nawet jeśli jest to błyszczyk, jeśli nałożysz konturówkę, zobaczysz absolutnie, absolutnie, absolutnie efekt będzie inny niż bez konturówki, dlatego zachęcam. A teraz, i celowo to właśnie pokazałam, bo teraz nałożyłam na szminkę złoto w płynie, które ma różne zastosowanie, jeszcze dodam. Ma różne zastosowanie. Absolutnie świetnie wygląda nałożone pod łuk brwiowy. Absolutnie świetnie wygląda nałożone wzdłuż nosa. Oczywiście w zależności od naszej urody. Absolutnie świetnie wygląda nałożone na policzki. Absolutnie świetnie wygląda nałożone na kości tutaj. Absolutnie świetnie wygląda nałożone na ramiona. A ja dzisiaj od rana eksperymentuję sobie i nakładam je na szminkę. I bardzo mi się efekt spodobał. Zaraz zrobię przybliżenie, żebyście mogły zobaczyć, czy i Wam się podoba, dziewczyny, i piszcie koniecznie, czy to jest efekt, który chciałybyście i Wy uzyskać, który Wam się podoba. Bo ja sobie myślę, zaraz nałożę też inny kolor szminki, bo ja sobie praktycznie na każdej szmince, na każdym kolorze szminki będzie wyglądał świetnie. Dajcie koniecznie znać, ja tutaj przybliżę, żebyście mogły zobaczyć, Boże, jak świetnie to wygląda. Jak to, no najlepiej widać to w lusterku, ale mam nadzieję, że też właśnie po drugiej stronie ekranu widać, jak pięknie to złoto się odbija tutaj w świetle. Nałożyłam te kropelki złota w płynie na sam środek tylko. I to mi się wydaje, że jest najfajniejszy efekt. Dajcie koniecznie znać, czy fajnie. Czy fajnie, dziewczyny. Zaraz nałożę inny kolor szminki, żebyśmy mogły zobaczyć, czy na innym kolorze będzie fajnie, równie fajnie, fajniej, albo mniej fajnie, albo tak samo fajnie, dziewczyny. Więc teraz zmyję sobie i chociaż aż mi szkoda, szkoda mi dosłownie, świetnie to wygląda, ale zmyję po to, żebyśmy mogły zobaczyć na innym kolorze. Dobra, i znów. Teraz może nałożę ciemną konturówkę. Zobaczymy, jak na ciemniejszym kolorze to wygląda. Okej. Laura, podoba Ci się, fajnie. Mówisz, że tak. Cieszę się. Tak naprawdę to ja eksperymentuję. O, Scarlet Red. Zobaczymy na czerwieni, jak to na czerwieni będzie wyglądać. Albo nie, czekajcie, nie na tym.
O, na tym. O to mi chodziło. Chodziło mi o pełną czerwień. Więc zobaczymy, jak na tej. Ja kocham szminki, dziewczyny. O, wow! Ja kocham szminki. Jako mała dziewczynka zawsze patrzyłam na moją mamę, która w niedzielę nakładała na siebie szminkę i szła do kościoła. I patrzyłam na nią z zachwytem, zachwycałam się jej kobiecością, ona tak rozkwitała wtedy. Więc teraz nałożyłam czerwoną szminkę i nałożę nasze złoto, z którym eksperymentujemy dzisiaj. Sama szminka też super, a zobaczymy, czy lepiej będzie z tym złotem. Jak widzicie, nakładam tylko na środek. A, mogłoby tak może zostać. Jeszcze takiej mody nikt nie wymyślił. Może trochę za dużo nałożyłam. Za dużo. Ja cię solę, dziewczyny! Mama mia! Ach, kurczę, czekajcie, bo teraz... Czekajcie, bo teraz zatuszowałam sobie, czyli trzeba zrobić to z palca najlepiej. Ale czad! Ale czad. O mamo, dziewczyny, Jacia, jak to wygląda? Oh my god. No oczywiście można to zrobić ładniej. Kwestia pewnie wprawy. Ja dzisiaj z tym testuję właśnie. Czy znam? Nie znam, kochana. Nie znam, nie znam. Ale numer. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Czy fajniej jest z, czy fajniej było bez? No bo ta czerwień sama w sobie i tak jest piękna. Ale popatrzcie, jaki efekt. Ja cię solę. Wow. Dobra, przybliżymy. Patrzcie. O mamo, aż sobie zrobię, słuchajcie. Aż sobie podkreślę mój pieprzyk. Bo po prostu usta wyglądają na większe. Na większe, na pełniejsze, takie bardziej soczyste, takie wow, ja cię solę. W takiej szmince mogę wszystko. Ja cię, jaki efekt. Już nie mogę się, dziewczyny, doczekać, aż nałożę na siebie i co powiecie, taki mój ulubiony kolor, różowy. Różowy. Zaraz zobaczymy, jak w tym różu. Ale mistrzostwo dosłownie. Żałuję, że nie mogę sobie tu zrobić jakoś zdjęcia w międzyczasie. Mistrzostwo to wygląda. Oh my god. Mama mia, świetnie. Jezus. Dobra. Zmywamy i nałożymy róż. No nie jest łatwo nałożyć szminkę na szminkę po szmince. Dobra. Więc teraz róż. Róż. Gdzie ten róż mój? Dziewczyny, czekajcie. O, jest. Dobra. Ale jazz. Teraz nałożę
Ciemną konturówkę. No i róż. I ciekawe, co tutaj powiecie. Ten kolor jest po prostu fenomenalny. Fenomenalny jest ten kolor, uwielbiam go. Dajcie znać, jak wam się podoba. To jest sama szminka z konturówką, ciemniejszą, a teraz dołożymy naszego złota. Czekajcie, bo te włosy coś mi tu przeszkadzają. Aż nie mogę się też doczekać, jaki będzie efekt. Nakładam takie złoto, które jest teraz w nowościach. Dostępne od jutra w nowościach Mary Kay. Jeśli nie znacie marki Mary Kay, nie macie swojej konsultantki, a Was zainteresują te produkty, to koniecznie napiszcie do mnie, ponieważ nie ma ich w sklepach, są tylko dostępne u konsultantek. Wow. Też efekt jest różny w zależności, ile nałożę. Nakładam tylko na środek. Ja cię solę. Już robię powiększenie. Kosmos. Kosmos dosłownie. Ta-dam! Tak to wygląda. Tak to wygląda. Wygląda tak soczyście. Bardzo, bardzo są usta powiększone. Bardzo fajnie odbijają, jest gra światła. Nie? Piszcie, dziewczyny, jak Wam się podoba? Z różowym kolorem. Po prostu wow, wow, wow. Czekajcie, zmniejszę. Zmniejszę. Wow, dosłownie. Tak wygląda z różem. I jeszcze mam wielką ochotę. Jeszcze mam wielką ochotę na taką ceglastą czerwień, żeby zobaczyć, jak z ceglastą czerwienią będzie to wyglądać. Dajcie znać, dziewczyny. Jak Wam się to podoba? I czy chciałybyście takie triki sobie wypróbować, stosować? Czy lubicie eksperymenty? Ja właśnie lubię takie niesztampowe rozwiązania, czyli robić inaczej niż wszyscy. Próbować nowych rzeczy. Tak jak na przykład wszyscy mówią, żeby konturówka była tego samego koloru, co szminka, a mnie się na przykład bardzo podoba, jak jest innego koloru. Dobra, zmywam. Aż mi też szkoda, ale naprawdę... Dodam, dziewczyny, że od 6 lat jestem konsultantką Mary Kay i dyrektor. Uwielbiam te produkty. Uwielbiam zarówno kosmetyki kolorowe, szminki,
cienie, róże i tak dalej, jak i kosmetyki pielęgnacyjne. Moja skóra nigdy nie wyglądała tak dobrze, chociaż byłam młodsza. Nigdy nie była tak nawilżona, nigdy nie był tak kolor wyrównany, nigdy nie była tak fajnie napięta, nigdy nie podkład tak ładnie nie leżał. Kiedyś borykałam się z pękającymi naczynkami, z przesuszeniem skóry, piekły mnie policzki, wybuchały czerwonością. Dzisiaj wszystko wróciło do homeostazy, wszystko wróciło do równowagi, dlatego bardzo, ale to bardzo uwielbiam polecać też, nie tylko sama stosować, ale także polecać te produkty, bo wiele z nas, dziewczyny, wiele z nas gdzieś tam szuka, tak jak ja kiedyś szukałam, od apteki do apteki chodziłam, po drogeriach, szukałam dla siebie kosmetyków, w których czułabym się świetnie. Więc jeśli poszukujesz aktualnie, to zapraszam do kontaktu. Ciekawa jestem Twojej opinii, jak Ty zareagujesz. Bo to jest fajne właśnie, żeby używać kosmetyków, produktów, które lubimy używać, które tam nam dają rezultaty, a nie, że po prostu płacimy, wyrzucamy pieniądze i nie ma z tego nic, nie? Nic się nie dzieje, żadnej większej różnicy. To jest ta ceglasta czerwień, którą też uwielbiam. Wszystkie, które do tej pory użyłam, są matowe. Ale że matowe, to nie znaczy, że wysuszają usta. Taka jest. Spójrzcie, jaka piękna. No i teraz nasze... Czekajcie, może tu przybliżę jeszcze, żeby też pokazać samą szminkę. Jest z konturówką ciemniejszą ciutkę. Nie jest zbyt dokładnie nałożone, dlatego że szminka po szmince, a no troszkę nie chcę przedłużać w czasie, żeby wszystko robić porządnie. Ale teraz już sobie zobaczymy nasz efekt. O! Już się zaczyna dziać. Odbija przepięknie światło. Można nałożyć więcej. Zaraz zobaczmy, jak teraz. Tak teraz. Piękne to odbicie światła jest przepiękne dosłownie. Bardzo mi się podoba. A spróbuję nałożyć teraz też więcej. Może przesadzę? Teraz jest więcej. Taki efekt. Ja cię solę. Coś niesamowitego. A za chwilkę... czekajcie. Coś tu narobiłam. Nie wiem, o co chodzi. O, już. Za chwilkę pokażę też na kolorze takim nude, bo bardzo, bardzo dużo dziewczyn lubi właśnie takie kolory przyciemnionego różu, czy właśnie takiego nude. Po prostu mistrzostwo. I już zobaczymy.
Dobra, już zobaczymy, jak na tym nut. Żeby się przekonać, czy tylko na wyraźnych kolorach jest taki fajny efekt. Dobra. I to akurat będzie szminka, która aktualnie jest właśnie też w nowościach razem z tym złotem. Coś tu mam, poczekajcie, bo z racji, że to już jest któraś szminka z kolei. Dobra, ale już jest ok. No i próbujemy nasz. Tak wygląda ta szmineczka. I to jest nowość teraz. No i nakładamy nasze złoto. A, matko, jakie ekscytujące to jest. I mamy szansę się przekonać, czy tylko na właśnie mocnych, intensywnych kolorach, czy także na takich nudach. Fajnie wygląda. Już robię przybliżenie i dajcie koniecznie znać, jak według Was. Nierówno jest tutaj konturówka, ale to jest efekt tego, że kilka szminek po sobie, ale mniej więcej można zaopiniować, czy to jest coś, co nam się podoba, co byśmy chciały, czy warto w tę stronę, czy nie, czy niekoniecznie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja dodam, że właśnie to złoto również bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda na policzku, na kościach, o, tutaj na ramionach. A jeszcze na tej szmince to już wszystko ze sobą fajnie gra. Odbija światło i to jest cała robota. W połączeniu z opalenizną uważam, że to jest mistrzostwo. Kończę. Dziękuję, że jesteście. Kto tu ze mną był tak cudnie? Dziękuję za Wasze komentarze. Jeśli macie ochotę też potestować, przetestować, nie znacie marki Mary Kay albo znacie ze słyszenia, a nigdy nie miałyście na sobie, nie testowałyście, nie próbowałyście, nie macie swojej konsultantki, to zapraszam do kontaktu. Ponieważ produktów tych nie ma w sklepach, są dostępne właśnie u ambasadorek marki.
którą również ja jestem od 6 lat. Cudowności, wszystkiego co najlepsze. Fajnie też, że możemy się tym wszystkim bawić. Nie musimy trzymać się w ramach. Może to być dla nas po prostu zabawa. Cudowności dla Was wszystkich.